Dziś w Sejmie drugie czytanie ustawy wprowadzającej opłatę emisyjną. I to skłoniło mnie do tego, żeby pokazać Wam w całości, jak wygląda rządzenie Prawa i Sprawiedliwości w odniesieniu do naszych kieszeni. Jeżeli zastanawiacie się, gdzie wyciekają nasze pieniądze z portfeli, do których ciężko pracujemy, żeby dołożyć, to właśnie to jest lista opłat i podatków idealnie wprowadzonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. 2,5 roku. Taka historia. Boję się, co będzie dalej. Za każdym razem słyszymy, że te wprowadzane nowe opłaty, podatki nie obciążą kieszeni Polaków. Choć żadna argumentacja za tym nie idzie. Tak jest w przypadku wprowadzanej gdzieś opłaty emisyjnej do paliwa i tak było w przypadku podatku bankowego każdej innej pozycji na tej liście. A jest to nieprawda, bo historia już to jednoznacznie pokazuje. Przykład podatku bankowego. Zyski banków w 2016 i w 2017 roku są na niezmiennym poziomie, a nawet wyższym niż w roku 2015. Co to oznacza? Że podatek bankowy zapłacili klienci banków w postaci wyższych opłat za konta, karty kredytowe czy kredyty hipoteczne, bo to właśnie te opłaty przez 2 lata wzrosły najbardziej. ZUS dla samozatrudnionych i wszystkich prowadzących działalność gospodarczą. Każdy prowadzący działalność gospodarczą przedsiębiorca wie, że w tym roku zapłacił ponad 1000 zł więcej ZUS-u niż w 2015 roku. To podwyżka właśnie wprowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość, choć do wyborów szli z hasłem ZUS-u proporcjonalnego, ustawa jak zawsze przepadła z kretesem. Tak samo jest w przypadku opłaty recyklingowej. Przecież wszyscy płacimy dzisiaj opłatę za reklamówki. Na co pójdą pieniądze? Nie wiadomo. Miały pójść na oczyszczanie powietrza, ale kiedy złożyliśmy taką poprawkę, rząd ją odrzucił. Likwidacja górnego progu składek na ZUS. To jest opłata, przeciwko której w szczególności powinni protestować młodzi ludzie. Dlaczego? 5 miliardów dziś wyciągniętych dodatkowo z kieszeni bogatszych Polaków, to będą dla nich wyższe opłaty z tytułu zobowiązań emerytalnych i rentownych w przyszłości. Kondycja ZUS-u już jest słaba, ale za te dziś pieniądze wyciągnięte przez Prawo i Sprawiedliwość z kieszeni bogatszych Polaków w przyszłości zapłacą nasze dzieci i wnuki, bo to one będą utrzymywać w przyszłości system emerytalny. Szanowni Państwo, nie miejcie złudzeń. Rządy Prawa i Sprawiedliwości to nie dobra, a droga zmiana. I to wszystko obciąża nasze portfele. To są miliardy złotych, które corocznie z naszych portfeli wyciekają.